Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Artur Ostaszewski, matchmaker Strive 2 przed galą, tuż po ważeniu. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Chciałbym Cię zapytać, żeby Piotrka o to nie męczyć, a Ty wiesz na pewno, a może masz to gdzieś w głowie, albo masz zliczone to, bo taka ciekawostka może i w skali świata, że jeszcze się okaże. Ile nazwisk przewinęło się przez ten fight card? Ojej, nie liczyłem tego, no ale na pewno dużo więcej niż finalna 20. Myślę, że długie tyle mogło być. Mm-hmm. A gdzie był największy problem? Róża? Tak, siódma rywalka Róży, to jest ta aktualna. Tak, wszystkich no. Róża była poinformowana? Czy już nie, czy w tym nie było? Tak, generalnie informowałem ją, jak już miałem następną. Bo nie, ale to jest bardzo ważne, bo jest taki moment rozprężenia i często zawodnicy już tacy podjechani, którzy jeszcze zaczynają robić wagę. No jakby im to... No nie chcę powiedzieć, że wsiada na głowę, no ale gdzieś tam powoduje taki dyskomfort i pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu, jak składałem kartę na galę IFM, zanim było show, to Krzysiek Gutowski tam się bił i właśnie też było tak, że miał sześciu przeciwników i pamiętam, że po gali podszedł do mnie, jeszcze nawet nie byłem jego menedżerem, w ogóle nie byłem menedżerem, po prostu tam sobie, no jakby przy branży byłem towarzysko, natomiast nie pełniłem żadnej funkcji i pamiętam, że Krzysiek właśnie mi powiedział, że dziękuję mi bardzo za to, że mówiłem mu dopiero jak był nowy rywal, bo nie miał tego takiego opadu, czy tam chwili zwątpienia, tylko jakby przepinał sobie w głowie na nowego rywala i tak mi to zostało w głowie i staram się w miarę możliwości tę zasadę stosować, choć oczywiście nie zawsze się udaje, bo na przykład czasem ktoś wrzuci sam w media społecznościowe, że ma kontuzję i tak dalej, więc nie można tego ukrywać przed zawodnikiem. Natomiast w ramach rozsądku zazwyczaj tak się to odbywa. Pewnie Piotrek by potwierdził, że też tak by wolał. Na które pojedynki fani powinni zwrócić uwagę poza nazwiskami, które znają? No wszyscy znają na pewno Różę, na pewno środowiskowo wszyscy znają Różę i Bartka Koperę. Mniej pewnie osób Kamila Gawryjołka, no ale tu wiemy też po ostatniej walce, że raczej można się spodziewać fajerwerków. Damiana Olszewskiego też większość pewnie zna, jak nie z EMC, z walki z Erko, no to z Babilonu, to w takim razie to całą resztę chciałbym zapytać. Jest mnóstwo debiutantów, mnóstwo niedoświadczonych zawodników walki semi-pro. Na takich galach generalnie, na tych mniejszych, gdzieś jakiś talent mega zawsze zaczyna i czy ty swoim okiem już wyłapałeś, albo masz jakieś informacje od trenerów, z klubów, na kogo jednak warto zwrócić uwagę, bo może być sztos. No zdecydowanie myślę, że walka dwóch debiutantów w wadze półciężkiej to jest taka walka, z której jestem naprawdę dumny, bo udało mi się ściągnąć do pojedynku dwa ogromne talenty, o których się mówi gdzieś tam od zaplecza środowiskowo. No jeden ma stempel Janka Błachowicza, drugi Michała Andryszaka, więc też dwa fajne nazwiska i tak naprawdę i Patryk Grabowski i Michał Dyszkowski to są po prostu postaci, z których bardzo się cieszę, że tu są i jutro mam zamiar po prostu usiąść i jakby chłonąć tę walkę, bo jestem przekonany, znając gdzieś tam umiejętności jednego i drugiego, że to będzie po prostu super widowisko. Na pewno panowie są na poziomie dużo powyżej debiutu, także myślę, że to, że mają 0-0 w rekordzie zawodowym, to kompletnie nie przekłada się na to, co potrafią. Przynajmniej na to, co ja widziałem i na to, co słyszałem. Oczywiście talentem czy tam umiejętnością jest wniesienie tego do klatki. Jeżeli wniosą każdy z nich 50% tego, co potrafi, to będziemy mieli zajebistą walkę i na to liczę. Na koniec zapytam. Ale to nie koniec, bo jeszcze mogę dalej. No na pewno walka okay. Taka, która bardzo pobudza moją też wyobraźnię, to jest walka Wiktora Zalewskiego i Roberta Ceremugi. Też dwóch debiutantów, przepraszam, nie debiutantów, bo Wiktor ma jedną walkę, którą wygrał też jakoś tam w 8-10 sekund przez knockout. I tutaj też widzę taki potencjał na taką walkę wieczoru, aczkolwiek gdzieś tam chyba jeszcze odrobinkę bardziej właśnie ta półciężka rozbudza. No i co, bardzo czekam na Igody, bo to jest zawodnik, którego widuję na co dzień w WCA i ma z kolei stempel jakości od Mariana Ziółkowskiego, to jest jeden z jego głównych sparring partnerów. Też moim zdaniem chłopak dużo powyżej poziomu debiutu. Ale to nie koniec, wszystkie są super. Nie, no dobra, lećmy do. Jeszcze chciałem zapytać o Patryka Grabowskiego, bo widziałem, że był już w twoim Asgardzie, więc pewnie jest w twoim teamie. I czy to musiał w końcu dojść do szokera, żeby zadebiutować zawodowo? No to wygląda, no. Nie, no tak naprawdę, słuchaj, rozmawiałem z moim wspólnikiem już dawno, odkąd Patryk zaczął się pojawiać w WCA, że to jest naprawdę ten gość, którego trzeba, że tak powiem, się nim zaopiekować i poświęcić mu czas i energię, bo może... Po prostu możemy razem zajść daleko. No, myślę, że Janek też potwierdzi. Chciał go brać do USA w ogóle na ostatnią walkę jako
no, takiego sparring partnera, który gdzieś tam do końca w tych przygotowaniach pomagał. Jakieś tam kwestie formalne, paszportowe, coś się nie wyrobili z terminami, tylko dlatego nie pojechał. Ale to też świadczy o tym, że no, Janek raczej, no, nie wiem, no, nie byłby przypadkowego kogoś. Natomiast nie chcę też jakby tutaj tworzyć jakichś legend. Niech jutro przemówią pięści, kolana, nogi, wszystko dookoła. No. No to w takim razie, Artur, jeszcze chciałbym Cię zapytać o KSW 71, miałeś swoich reprezentantów. No to w takim razie ja Cię nie pytam oczywiście o werdykt w walce Ziółkowski-Rajewski. Ja chciałbym Cię zapytać, jak oceniasz wpis, post, komentarz Sebastiana Rajewskiego do walki, jakby do tego, co jak ocenił Mariana, gdzieś podkreślając jego, jak to ujął, aktorstwo. Tak bym to chyba podkreślił, no bo nie umiem tego inaczej ująć. Jednym słowem, przykro. Po prostu. Tyle. Myślę, że nie wiem, na pewno rozumiem to, że zawodnik może być rozgoryczony po walce, po przegranej walce, po bliskiej walce, po dobrej swojej walce, po mistrzowskiej walce. I ja to oczywiście rozumiem, natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli odsuniemy emocje, to każdy jakby w miarę rozsądnie patrząc to po prostu no, widział, że były dwie rundy dla Sebastiana pierwsze, w mojej ocenie również. Marian tak jeszcze nawet nie do końca mówi tak 50-50. Ja uważam, że dwie pierwsze były dla Sebastiana, trzy następne dla Mariana. No i tyle. Walka jest pięciorundowa, wszystkie rundy punktujemy oddzielnie. Zasady znamy. No, problem jest taki, że wiesz co, to jest w ogóle problem środowiskowy, że mało kto z zawodników i nawet pewnie i z trenerów w ogóle czyta te zasady i tak naprawdę się z nimi zaznajamia. Raczej to tak w praniu wychodzi wszyscy gdzieś intuicyjnie, natomiast mało kto to przeczytał. No, nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, słuchaj, no ja jestem z teamu Mariana. Wiadomo, że z definicji jestem stronniczy, natomiast no, po prostu było mi przykro. Jeżeli pytasz mnie o moje wrażenie, po prostu było mi przykro i tyle. No. W takim razie, jaki jest plan dalej, w jakiej kategorii ta walka z Saladinem? No bo chyba to jest jedyny zawodnik, z którym możecie się zmierzyć, no chyba, że interesuje Was aktualnie bardziej Daniel Torres, który genialnie pokazał się w tej kategorii lekkiej z Borysem Mańkowskim. Nie, no lecimy z tym Saladinem. Marian ma chyba jakieś takie potrzeby udowodnienia, że ten ogromny jednak talent Saladina nie jest aż tak oderwany od chociażby poziomu Mariana. Kwestia wagi jest dyskusyjna, będziemy prowadzić rozmowy pewnie w najbliższych tygodniach. Termin w ogóle jakiś tam wstępny już znam, Wojsław mi przekazał, jak mogłoby terminowo to wyglądać i nawet nam to pasuje, także myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej, ale jakieś tam jeszcze negocjacje przed nami. Chciałbym powiedzieć, że powrót do MMA nie do końca. Marcin Różal-Różalski przegrywa z Zimmermanem w tej nowej odsłonie K1 w małych rękawicach, w nowej odsłonie dla KSW oczywiście. Jak to byś ten pojedynek podsumował? Maciej Kawulski już się wypowiedział, fani się wypowiedzieli. Jak ty jako osoba z najbliższego otoczenia, jak ty widzisz ten pojedynek? No bo to, że emocje odłączyć nie mogło się, jest jasne, natomiast no, dziś umiesz też to ocenić pewnie sportowo. Słuchaj, no z Marcinem jest tak, że on bardzo polaryzuje publikę. Jedni go tam lubią, jedni go nie lubią i ci, co go nie lubią, to już go nie będą lubić, ci, co go lubią, to nie będą go nie lubić, choćby nie wiem co, i jakby to jest takie sprzężenie dwustronne, zwrotne. Natomiast z mojej perspektywy, wiesz co, ja tylko mam taką jedną scenę z szatni w głowie. Przed walką siedzieliśmy sobie, tak, jeszcze nie był to czas na rozgrzewkę, ale już to nie był czas na żarty. To jest taki wymowny moment w szatni, który pewnie każdy, kto był, to mniej więcej umie go sobie wyobrazić. I tak siedzimy i tak ja spojrzałem na Marcina, Marcin na mnie. We dwóch byliśmy akurat w szatni i mówię, wiesz co, bardzo się cieszę, że tu cię widzę, nie? I on mówi, ja też się cieszę, że ciebie tu widzę i że tutaj siebie też widzę. I tyle. I po prostu zrozumieliśmy się bez słów. Wynik był drugorzędny w tej walce. Po prostu fajne emocje, fajny ten strzał adrenaliny dla Marcina, oczywiście największy, ale też dla całego teamu. Robotę myślę, że zrobiliśmy, pełna hala, wywiady z Marcinem można sobie odpalić i porównać. Najlepiej się oglądały ze wszystkich, chyba na każdym kanale, myślę, że to potwierdzicie. Patrzyłem sobie nawet u Mateusza Kaniowskiego, jak to wyglądało w liczbach i wywiady z innymi nawet nie umywały się liczbowo do Marcina, co oznacza, że on interesuje ludzi i tyle, po prostu. I myślę, że nawet dla tych, którym to się może nie podobać, no z jednym muszą się pogodzić, liczby nie kłamią. To znaczy, że ludzie chcą oglądać Marcina i tyle. Czy jeszcze wróci? Nie wiem, zobaczymy. Jak będzie coś fajnego do zrobienia i walka z wielkim nazwiskiem, tak jak zawsze to Marcin chciał, to pewnie tak. No właśnie, to w takim razie kto... Natomiast raczej chyba nie wiem, ma, nie wiem, nie sądzę. Może, nie wiem, no mam jakiś tam z tym Pudzianem, wszyscy pytają, ale
No zobaczymy, nie wiem, no jakoś tam super nieśpieszno do tego, jak się pojawi jakaś kosmiczna oferta, to się zastanowimy, ale nie wiem, zobaczymy. No to może w takim razie dopytam a propos tej kosmicznej oferty, czy rozumiesz, że Marcin kariery nie kończy oficjalnie? Znaczy, wiesz co, z Marcinem mamy ustalone, że generalnie nie chcemy rzucać takich słów, bo łatwo później je złamać, a po co to robić? Jak będzie zapotrzebowanie, będzie chęć i wola i jakaś tam, nazwijmy to, zajawka w naszym obozie, żeby coś zrobić, to zrobimy. No, słuchajcie, no jakby jesteśmy dorośli i robimy tak, jak uważamy. No. Wiadomo, że do tanga trzeba dwojga, natomiast w swojej opinii piłeczka jest po czyjej stronie? To jest tak, że KSW chce Marcina i Marcin decyduje, czy KSW jeszcze nic nie powiedziało na temat, Marcin też myśli, nie wiadomo, jaki jest jakby tego status, czy KSW po prostu jest otwarty na kolejną walkę Różale? W ogóle nie rozmawiałem ani z Martinem, ani z Maćkiem, ani z Wojsławem po gali, jeśli chodzi o Marcina Różalskiego, więc nie mam pojęcia, jakie jest ich takie stanowisko, nazwijmy to kuluarowe w jakichś takich rozmowach z nami. Nie wiem, myślę, że umiem sobie wyobrazić konfigurację zestawień, w których chcą Marcina jeszcze zobaczyć i pewnie jakaś tam propozycja się pojawi, ale nie wiem, no mówię, za wcześnie, w ogóle jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, nie myśleliśmy. Marcin sobie teraz odpoczywa, dzisiaj z pół godziny sobie rozmawialiśmy przez telefon, bo też się prywatnie przyjaźnimy, sobie gadamy o wszystkim, o głupotach, o samochodach, więc właśnie mu przedstawiłem swój pomysł na samochód, to mnie wyśmiał. No i tyle, no. A to jaki to pomysł? No nie będę tutaj opowiadał o takich tam, wiesz, jakichś zakupach. Słuchaj, no widzieliśmy zdjęcie Daniela Milańczuka opartego o siatkę, wyzwanie dla rzucone w stronę, czy propozycja może starcia do Martinka. Ja noszę takie wrażenie, że to jest uciekanie od walki z Kitą, żeby nie robić bratobójczego pojedynku w ramach jednego managementu. Nie jest trochę tak? Żadnej propozycji na walkę z Michałem Kitą nie dostaliśmy, więc ciężko mi się ustosunkować. Martinek raz nie wziął walki z Danielem, bo taki miał być debiut i my jakby się przyklepaliśmy, Martinek się wycofał z tego. Więc po prostu dlatego go zaprosiliśmy do walki i tyle. Gala w Warszawie, Daniel bardzo chciałby wystąpić, ma tu duży fanbase. Pochodzi z okolic, no może nie z Warszawy, ale z okolic. Od lat wielu mieszka w Warszawie. Tu ma dużo przyjaciół, kibiców, znajomych. Gale ACA na Torwarze pokazywały, że jest to zainteresowanie. Więc chcielibyśmy to jakby przełożyć na KSW i tyle. Nie ma tematu walki z Michałem Kitą. No, nie ukrywam, że jest mi to nie na rękę, gdyby taka walka miała nastąpić. Natomiast w ogóle ten temat się nie pojawił. Tak oprócz tego, co jakby ty mówisz, czy tam inne osoby mówią. I myślę, że to jeszcze nie jest może ten czas. Jezu wrzucił zdjęcie na tle napisu KSW z biura. Ze słynnego napisu zresztą. Zawodnicy sobie bardzo go upodobali. I no, pytanie brzmi, czy walka, termin, wszystko jest zapięte? Zarys terminu jest. Zarys rywala jest. Rozmowa była bardzo fajna. Dużo żeśmy sobie tam wyjaśnili. Myślę, że bardzo szczera, za co też dziękuję Martinowi, że jakby no, zainicjował i zdobył się na taką rozmowę. Myślę, że była bardzo potrzebna i wszyscy wyszliśmy z niej zadowoleni, o tak powiem. W takim razie, czy kolejny rywal to będzie kilka kroków wstecz, po prostu może zbyt głęboka woda została rzucona, czy KSW w ogóle nie chce iść w tą stronę, jeżeli Izu ma się w organizacji utrzymać, to musi stawiać czoła wszystkim, kogo mu dadzą? Pewnie potroszę jedno i drugie, natomiast tak, nie ukrywajmy, od dawien dawna, odkąd istnieje MMA właściwie, koszmarem każdego Stójkowicza był mocny grappler. I zawsze tak to było i zawsze tak się kończyło. Myślę, że dużo łatwiej jest zostać w miarę solidnym Stójkowiczem, będąc super grapplerem, niż odwrotnie. Natomiast, i to pokazuje praktyka, natomiast co do Izu, wiesz co, myślę, że po prostu pokazał jakby no jaja i chęć, że jakby wyjdzie jeszcze raz do Marka, mimo tego, jak przebiegała pierwsza walka. Chciał, przygotował się, był dobrze przygotowany, przegrał sportowo, nie szukamy żadnej wymówki. Był lepszy Marek Samociuk, potwierdził swoją jakby tutaj wyższość. Super, okej. Okay. Pokazaliśmy jaja i charakter. Ugięliśmy się pod naciskami KSW, żeby wziąć taką walkę, bo mieliśmy inne pomysły. To oni chcieli takiej walki, oni chcieli rewanżu. Oczywiście nie mówię, że Izu nie chciał, bo też gdzieś mu to się działo w głowie. Natomiast i ja, i trener Jocz uważaliśmy, że trzeba zrobić najpierw jakąś jeszcze walkę inną. Zrobiliśmy tak, jak oni chcieli, to teraz poprosiliśmy, żeby może zrobić tak, jak my chcieliśmy. No chyba tyle od nas. Czy ty coś od siebie chciałbyś dodać jeszcze? A propos Strife KSW. A propos Strife chciałbym dodać, że po prostu zapraszam, sobota 19:45. Startujemy w kanale sportowym, z czego jestem bardzo zadowolony.
Dajcie nam szansę, zobaczcie, ocencie po i tyle. No ja żyję w stresie, tylko żeby walki były fajne i na poziomie i żeby to się dobrze oglądało. Mamy też w semi-pro fajną kartę, tutaj też lokalnie obudowaną lubelską, natomiast kurczę, naprawdę i też jest, są takie nazwiska, nie wiem, Iwo Baraniewski, bardzo fajny zawodnik, Bartosz Kowal, no, naprawdę jest kogo oglądać nawet od semi-pro, także zapraszam na halę, bilety jeszcze są, arena Azoty Puławy, a tych, którzy nie mogą lub nie chcą już po prostu przyjechać, to kanał sportowy 1945, po prostu dajcie nam szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.